Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie już w przedostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Need for Speed Rivals. Proszę Państwa, robię ten odcinek po to, że zawsze jak widzę, że jest otwarta mapa w Need for Speedzie, to zawsze sobie zwiedzam ją po prostu i no po prostu gadam z Wami. O to chodzi mi głównie, że Wy macie tam pytania, ja staram się odpowiedzieć na nie. I właśnie macie do mnie kilka spraw odnośnie dlaczego ta seria długo trwa z Need for Speed. Ale to już zaraz wam wszystko wyjaśnię, powiem wam jaka przyczyna była tego. A pierwsze co zrobimy to po prostu zmieńmy sobie samochód i udajmy się do otwartej rozgrywki. Zastanawiam się jakie by tu auto wziąć i chyba mam już pierwszego kandydata i myślę, że to będzie chyba Lamborghini Aventador LP720. Wybierzmy sobie ten samochodzik i udajmy się do rozgrywki. Rozgrywki po prostu wolnej jazdy. Nie wiem jak to powiedzieć. Tryb wolny czy coś w tym stylu. Ok, a więc pytaliście się mnie kilka dni temu, dlaczego ta seria z Need for Speed tak długo trwa. Już odpowiadam wam na to pytanie. Moi drodzy, dlatego ta seria tyle trwała, bo jak sami wiecie, ja dużo gram Fortnite'a. Na moim fanpage'u wrzucam bardzo dużo zdjęć, aktualnie filmów na razie, nie? Ale pewnie domyśliliście się, że przez Fortnite'a tak mało wrzucam odcinków z Need for Speed Rivals. A wiecie dlaczego? Odpowiadam wam. Kupiłem sobie karnet bojowy, który kosztował mnie 42 zł. No i w tym karnecie tam wiadomo, za każdy stopień dostaje się jakieś tam nagrody i tym podobnie. I wiecie co? Chciałem więcej czasu poświęcić, bo przyznaję z ręką na sercu, że troszkę przez jakiś czas olewałem tego Need for Speeda Rivalsa. Właśnie dlatego, że w tego Fortnite'a wolałem pograć, żeby sobie podgonić w stopniach, no i żeby podkrywać sobie te rzeczy. No bo teoretycznie za ten karnet zapłaciłem, a zostało niecałe 3 tygodnie do zakończenia trzeciego sezonu we Fortnite'cie, więc no, chciałem więcej czasu poświęcić dla tej gry. No, pewnie rozumiecie sami, że skoro już wydałem pieniądze na tą grę, to pasuje również jej trochę czasu poświęcić. Ale co najważniejsze, właśnie nagrywam dla Was już przedostatni odcinek z serii z Need for Speeda Rivals i następny odcinek będzie podsumowanie gry 100%. To już będzie ostatni odcinek z Need for Speeda. Więc moi drodzy, no taka właśnie była. Szybciutko podsumowując to wszystko, taka była właśnie przyczyna dlaczego tak no Need for Speed Rivals był co 3, co 4 dni odcinek jeden był wrzucany z tej gry. Więc myślę, że wybaczacie mi, ja was za wszystko przepraszam bardzo, no ale niestety zaszła taka sytuacja i musiałem. Obecnie posiadam 88 stopień we Fortnite'cie. Wszystkich stopni jest 100, tak, 100 jest wszystkich stopni. Ała, ale wyrżnąłem. Wszystkich stopni jest 100, ale jeszcze jest 3 tygodnie do zakończenia, niecałe 3 tygodnie do zakończenia trzeciego sezonu, więc spokojnie teraz sobie już na luzie będę wbijał do 100 stopnia. Okej, goni mnie policja. O, chyba ich nawet zgubiłem. A nie, jadą za mną jednak, pomyliłem się. Nic, pasuje im uciec. Który to jest w ogóle stopień ścigania? Pierwszy. To im spokojnie ucieknę, bez problemu. Więc no, głównie robię ten też filmik po to, żeby pozwiedzać te miejsca tutaj w tym Need for Speedzie Rivals. Jak na początku powiedziałem, że jak jest otwarta przestrzeń, to zawsze robię taki odcinek z głosem. No i głównie chciałem wam też powiedzieć, jaka była ta przyczyna z tym Need for Speedem, dlaczego tak rzadko były wrzucane odcinki.
Ale tą sprawę myślę, że już sobie my wyjaśnili i wszystko jest ok, prawda? Ok, zluknijmy sobie na mapkę. Obczajmy, gdzie ja w ogóle jestem. Aha, jestem tutaj. Może udajmy się... O, tutaj się przejedziemy. Tu jest jakiś wyścig, ale tam w sumie rzadko bywałem. Więc pojedziemy sobie tam oblukać te miejsce. I no, pewnie się zastanawiacie, jaka będzie następna seria z Need for Speed. Jezu, przepraszam was, po Need for Speed. Wiecie co, wydaje mi się, że będę nagrywał dalej Fortnite'a. Jak pamiętacie, nagrywałem drugi sezon, tam rzuciłem ponad 30 odcinków, nie pamiętam sam dokładnie ile. Ale było tam właśnie 30 odcinków rzuconych, ja tam napisałem, że już więcej nie będę nagrywał tej gry. Ale ze względu na to, że kupiłem sobie właśnie ten karnet bojowy, ten karnet cały bojowy i tym podobnie, więc myślę, że jest teraz sens nagrywać, bo nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak mój kanał się rozwinął przez ten czas, co nagrywałem właśnie Need for Speed Rivals. Więc wydaje mi się, że jest sens dalej nagrywać tą grę, no bo jak sami widzieliście, jak oglądnijcie sobie, polecam w sumie wam tą serię z Fortnite'a, to tam miałem drugi sezon, to tam wszystko miałem klasyczne, miałem skiny klasyczne, miałem te emotki, tance i te sprawy, a teraz mam dużo skinów już, mam nowe tance, nowe ekrany wczytywania, jak mi się gra wczytuje. No naprawdę mój kanał bardzo się rozwinął. Jak nagram pierwszy odcinek z Fortnite'a, to oblukajcie sobie, jak mój kanał się rozwinął przez te dwa miesiące, bo dwa miesiące temu w sumie, no prawie niecałe dwa miesiące temu zacząłem nagrywać serię z Need for Speed Rivals. Dokładnie 1 marca zacząłem nagrywać serię z Need for Speed Rivals, a dzisiaj mamy 9 kwietnia, no to tak prawie dwa miesiące, nie, miesiąc i pół powiedzmy, w cudzysłowie, więc no, więc zobaczycie, jak rozwinie się mój kanał, rozwinął się mój profil we Fortnite. Obecnie tylko teraz rozgrywki to gram Fortnite'a, nie gram nic innego, no teraz właśnie może w tego Need for Speed'a w sumie grałem, ale tak to... tylko Fortnite'a gram, bo mam zajawkę bardzo na tą grę i chcę sobie ćwiczyć tam skilla, jak to się mówi, nieważne, i tylko mnie to interesuje, więc pewnie prawdopodobnie przyszłe dni będą z Fortnite'a. Nie wiem, ile będzie tych odcinków, ale wydaje mi się, że może być bardzo dużo, bo naprawdę jest co pokazywać, ale to już zrobię wam filmik informacyjny i wszystko wam opowiem ze szczegółami, co i jak, kiedy ta seria będzie i kiedy sobie ją wspólnie znowu zagramy. Okej, w sumie tak nie chcę nic gadać, ale więcej teraz mówię o Fortnite, a gramy w końcu w Need for Speed'a, ale chciałem wam powiedzieć wszystko, bo żebyście no po prostu wiedzieli, jak no teraz teoretycznie moje życie wygląda, co gram, nie? No, co mogę wam w sumie powiedzieć teraz? O, przejdźmy sobie najlepiej teraz na temat Need for Speed'a, bo to już wiecie, przedostatni odcinek to trzeba pogadać o Need for Speed'zie. Ogólnie powiem wam, że ta seria moja z Need for Speed Rivals wyszła fajnie. Zresztą zawsze jestem zadowolony, jak nagrywam jakąś serię i kończę ją w 100%. Ale myślę, że jest spoko. Tak bym w sumie powiedział, że to jest jedna z moich lepszych serii, jaką nagrywałem na moim kanale. Wiadomo, mam też tam inne fajne serie, ale ją również zaliczam do tych jednych z najlepszych, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Kurde, ściga mnie ta policja, nie mogę się od niej... Nie mogę się od nich odczepić, nie wiem dlaczego. W sumie nic dziwnego, tutaj przede mną jedzie McLaren MP1. To też jest świetne auto. Miałem kiedyś takiego w Need for Speed Worldzie. O, jak sobie przypominam czasy Need for Speed World. Kurde, fajna sprawa. Tyle grałem w tą grę. A ile prawdziwych pieniążków wydałem, to wam się nawet w głowie nie mieści. No ale niestety zbanowali mnie ostatecznie. Nawet nie wiem jak, z jakiej przyczyny. Po prostu któregoś dnia nie mogłem się zalogować do gry i finito. Pisałem tam do tej całej EA Game, do tych twórców, co tworzyli tą grę.
No ale niestety wiadomości nie dostałem od nich do dnia dzisiejszego i nie wiem, co to dalej będzie. Znaczy, teoretycznie tak, gra już nie istnieje, bo ja dostałem bana pół roku przed zamknięciem gry, czyli teoretycznie to na jedno wyszło, czy by mnie zbanowali, tylko różni się tym, że no, pół roku wcześniej zakończyłem rozgrywkę w Need for Speed World. Wiadomo, to jest bardzo dużo, pół roku, bardzo dużo można było jeszcze zdziałać na tym kanale, ale wydaje mi się, że nawet gdyby mnie nie zbanowali, to i tak już potem jakbym żyłbym już z tą świadomością, że ta gra już przestanie istnieć i wydaje mi się, że przestałbym się po prostu starać w nią grać. Wiecie, o co mi chodzi, te statystyki i te sprawy, nie? Dobra, dojechaliśmy sobie w sumie do tego celu. Zerknąłbym na mapkę, ale tutaj właśnie jest coś takiego głupiego, że jak nacisnę mapę, to gra się nie przerywa, tylko tak jakby gra dalej żyje. Czyli wiecie, auto mi stoi w miejscu, ale wszystko to jeździ. Jakby tak policja przyjechała, no to by mnie na pewno w trybie natychmiastowym zaaresztowała. Więc na razie spróbuję im uciec po prostu. Kurde, ja chcę uciec, a nie walnąć w trafik. A tak szczerze to tego nie widziałem, więc no nie było nawet czasu, żeby reagować. O kurde, kolczatki przed nami, trzeba jakoś je ominąć. Wow, tam bym widziałem prawie lewym, tylnym kołem bym najechał na tą kolczatkę. Dobra, wpuśćmy sobie turbo. What the fuck, ale mi teraz pad wibruje. Szkoda, że wy tego nie widzicie i nie czujecie. O kurwa, ale wyjebałem. No, nie dziwię się, ale właśnie tu jest jedna głupia zasada. Gdy włącza się te turbo, to się kompletnie prawie, podkreślam, prawie traci się kontrolę nad pojazdem. Wiadomo, da się skręcać, ale jest naprawdę mega ciężko. O nie, moje auto ledwo zipie. Wystarczy, że ten policjant walnie mnie lekko w dupę i mnie rozbije. Albo sobie znajdę jakąś stację i pojadę na nią się naprawić. W sumie kilometr. Ale tu są gliny! No nie, co ja zrobiłem? Nie ma to jak się sam rozwalić. Dobra, no nic. W sumie jak tutaj policja łapie, to się nic nie dzieje. Tylko gdybym miał dużo tych punktów, które zwą się speed pointsy, no to niestety bym je stracił. Ale na szczęście nie miałem chyba nic, więc na jedno wyszło, czy mnie zaresztowali, czy nie. Tak, miałem zero tych speed pointsów. Chyba jakoś tak się mówi. Ja na to mówię w sumie speed boosty, bo w właśnie Need for Speedzie Wordzie takie coś było, te speed boosty, one służyły właśnie do kupowania na przykład różnych samochodów albo tam naklejek i te sprawy. I właśnie tak, wiadomo, jeżeli chciałeś mieć te speed pointy, tak, no to musiałeś wysłać SMS-a za prawdziwe pieniądze, nie? Właśnie tak na samej zasadzie to działa jak we Fortnite, tam są fałdolce. Żeby mieć te fałdolce, no to musisz wysłać SMS-a, nie? Okej, jedziemy sobie, dalej zwiedzamy mapkę. A luknę tak z ciekawości. Spójrzcie teraz, jak samochód jedzie, widzicie? Ja jestem teraz w mapie, ale gra dalej żyje. Fajna sprawa, ale z jednej strony znowu też to jest troszkę głupie. Okej, nie wiem, gdzie by tu się udać. Może pojedźmy sobie gdzieś tu bardziej na dół. Dobra, jedziemy w to miejsce. 5 km do celu, ogień. Włączam turbo i jazda. Okej, uwaga. Teraz mi zdecydowanie to wyszło. Tu będzie super skok, z tego co pamiętam. A nie, to był tam, ale ja musiałem niestety skręcić w lewo, bo mnie tak prowadzi GPS. Ale tam była super skocznia. Jakbym wjechał w nią, to bym no sporo metrów poleciał na pewno. Okej, bujamy sobie 3 km. No, prawie 4, powiedzmy. No i tak, ogólnie pewnie się zastanawiacie, co myślę o Need for Speed Rivals. Wiecie co, ja powiem wam tak, fajna gierka, bardzo mi się tutaj grafika podoba w tej grze. Ja ogólnie jak wrzucam filmik na YouTube, to YouTube troszkę psuje grafikę, jak każdy o tym pewnie doskonale wie. Ale jak teraz na przykład patrzę na swój telewizor, jak to nagrywam dla was, to uwierzcie mi, ale grafika jest zupełnie całkiem inna.
wszystko jest takie ładne, grafika jest, no cudowna jest grafika, ale no już niestety na filmie tego nie widać. Właśnie to YouTube ma do tego, że on psuje troszkę jakość tego filmu, ale ogólnie gierka jest dla mnie świetna, polecam wam ją jak najbardziej. Ja jestem fanem takich gier, w sumie mi się każda zawsze gra wyścigowa podoba, ale obecnie to jestem wielkim fanem Need for Speeda. Nieważne jaki by był chujowy Need for Speed, to on i tak zawsze by mi się podobał i grałbym na pewno na niego z wielką przyjemnością. Na pewno bym nie wybrzydzał, to jest pewne na 100%. Okej, myślę, że jeszcze tak z 5-6 minut będę nagrywał ten film. No i zakończę już sobie tą jazdę. Potraktujcie ten odcinek też tak w sumie jako ostatnia jazda moja w Need for Speed Rivals. Okej, dobra, do celu mamy kilometr, pięknie poszedłem na czołówkę. Zaraz mnie jeszcze psy rozwalą, mogę się założyć. A jak? Tak myślałem, fajnie, dzięki psy, normalnie jesteście hardcore. Ale co, powiem wam, że czym większy poziom policji, to ta policja się staje bardzo agresywna. Ja to też nawet na internecie wyczytałem, bo pamiętam jak zaczynałem w to grać, to nie wiedziałem, dlaczego jest taki trudny poziom po prostu. Jak już miałem tam piąty stopień na przykład pościgu, policja była tak mocna, że ja po prostu nie dawałem z nimi rady. Masakra normalnie, ale właśnie tutaj jest tak zrobione, że tam właśnie, znaczy wyczytałem tak na internecie rzekomo, że czym większy stopień się ma, to tym policja jest bardziej agresywna. Bo ogólnie tutaj poziomów w grze nie da się ustawić w Need for Speed Rivals. Tutaj już jest, wiecie, level normalny i no każdy musi sobie jakoś dać rady. Nie dasz sobie rady, no to nie przejdziesz gry. Wiadomo o co chodzi, nie? No ale myślę, że raczej każdy to przejdzie, bo nie trzeba być jakimś debilem, żeby tego nie przejść. Tylko po prostu troszkę skupienia i tyle, nie? Każdą grę się da przejść. Pamiętajcie o tym. Ale co, jak już się ma piąty poziom z policją, no to już się robi troszkę gorąco. Ciężko jest. I no. Dobra. Super jest zachód słońca. Czy wy to widzicie? Spójrzcie sobie. O, świetny jest. Te góry i te słońce, które zachodzi. O, pokażę wam fajną ciekawostkę, tak rzekomo. Nie wiem, czy byście widzieli, jak nagrywałem dla was odcinki z tej serii, że jak zawsze hamowałem, to w przedniej oponie hamulce świeciły się na czerwono. Właśnie zaraz wam to pokażę. Zobaczcie sami. Widzicie, jak ta tarcza się świeci na pomarańczowo? Świetne to jest, tak mi się to podoba. Twórcy pięknie o tym pomyśleli, no bo tak naprawdę w prawdziwym życiu jest tak samo. Że jakby się tak mocno hamowało, to tarcza też się tak zapali na czerwono. W sumie raz eksperyment przeprowadzałem z kolegą, nie? W Oplu, pamiętam, on to miał Opla Astre. I tak szarżowaliśmy cały czas tym Oplem. I hamowaliśmy. No i tak robiliśmy gdzieś przez 10 minut. Potem wychodzimy, kurwa, z tego samochodu, ludzie. Wyobraźcie sobie, tarcza się identycznie świeciła jak o tutaj, o. Widzicie to? Identyko się świeciło, a tak waliło od niej ciepło. Normalnie jakby, nie wiem, ktoś zapalił przy tobie w piecu. Taka ciepła ta tarcza była, tak waliło od niej, że masakra. Więc no. Okej, wiecie co, moi drodzy, nie zgubimy sobie policję. No i wracam do bazy. No i kończymy ten odcinek. I zobaczymy. Zapraszam was, tak jak wcześniej wspomniałem na początku filmu, zapraszam was bardzo serdecznie na ostatni odcinek z tej gry, który będzie się nazywał Podsumowanie gry 100%. Jak zawsze robię to, gdy przechodzę grę. Kto mnie śledzi, to o tym bardzo doskonale o tym wie. Więc no. Kurde, ale ta policja jest uparta. Niby mam pierwszy poziom ścigania, a nie mogę im za cholerę uciec. What the fuck? Odwalcie się ode mnie. Teoretycznie mógłbym wjechać do garażu. O, uznajcie to jako też za ciekawostkę. Gdy was policja na przykład ściga,
Co najlepsze jest w tym, że możecie sobie bezpośrednio wjechać do garażu. Nie musicie gubić żadnego pościgu. Po prostu podjeżdżacie sobie pod garaż i wchodzicie do garażu, a pościg wciąż trwa. To jest, z jednej strony to jest fajne, bo gdy się ma dużo na przykład tych speed pointsów, powiedzmy masz 200 tysięcy i goni cię policja, masz piąty poziom, tak jak ci wspominałem, że piąty poziom to są bardzo agresywni. To jest bardzo fajne, bo gdy się policja złapie, no to niestety te punkty wszystkie by były stracone. Więc to, co wam teraz powiedziałem, weźcie to jako ciekawostkę następną. Oczywiście może ktoś o tym nie wiedzieć, a może ktoś wiedzieć. Ale to tylko tak mówię, jak coś. Okej, moi drodzy, zdobyliśmy tutaj 2000 ponad tych punktów speed pointsów. Nie wiem po co, bo już mi to nie będzie potrzebne. Ale tak właśnie ta gra wygląda. Moi drodzy, zapraszam was jeszcze raz serdecznie na ostatni odcinek z Need for Speed Rivals. Tymczasem ja się z wami żegnam, no i co? Do usłyszenia. Hejo!